W sobotę zaczynają się 32 PESL Mistrzostwa Polski w półmaratonie oraz Mistrzostwa Polski Amatorów w półmaratonie. Impreza po raz pierwszy odbędzie się w Grudziądzu. Historycznie dystans półmaratoński wszyscy biegacze pokonają wyłącznie ulicami Grudziądza. Zaczynamy w tym miejscu. Jeżeli chodzi o stadion centralny w Grudziądzu, kończyć będziemy również w tym miejscu. 21 km, wyśmienita pogoda, chociaż uważamy, że będzie troszeczkę za gorąco. Około 450 biegaczy na liście biegu głównego będzie i 250 dzieci, które wystartuje o godzinie 10 w sobotni poranek. Biegowe święto, jesteśmy bardzo zadowoleni. Trasa wspaniała, bo biegnie na początek starówką, wybiegamy ze stadionu, biegniemy przez rynek główny, ulicami Klasztorną i w stronę osiedla Rządz. Później mamy blisko 5 km, jeżeli chodzi o las komunalny, również asfaltowymi drogami i wrócimy ulicą Warszawską już w kierunku stadionu centralnego. Także ostatnie kilkaset metrów dla biegaczy będzie bardzo fajne, bo Mickiewicza zbiegną w dół w kierunku stadionu centralnego. No i około godziny 12.03 w sobotę poznamy mistrza Polski. Myślę, że około 12.10 poznamy mistrzynię Polski. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że kontynuujemy obchody jubileuszu stulecia Olimpii. Przypomnę, że w czerwcu mieliśmy wielką galę i ta impreza, na którą serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, do kibicowania przede wszystkim, bo tu 400 zawodników zjedzie do Grudziądza, to masa, to jest elita, jeżeli chodzi o półmaraton, ale też będzie bieg dla dzieci, dla młodzieży, a więc myślę, że powinniśmy przejść na te zawody całymi rodzinami. Bardzo serdecznie zapraszam, każdy może otrzymać taką specjalną dyktę z wypisaniem imienia, komu kibicuje. Będzie też taki żywy doping na tej trasie tego półmaratonu. Tak jak powiedziałem, jest to element, kontynuacja jubileuszu stulecia GKS Olimpia. Obchodziliśmy wielką galę w czerwcu. Te mistrzostwa właśnie mają to uświetnić. Przypomnę, że w ogóle ten rok 2023 jest rokiem Olimpii. Dodam taką informację, że dziękuję pięknie za to, że pan prezydent jest dzisiaj na konferencji tutaj prasowej. Pan dyrektor również tutaj ma wszystko pod kontrolą. Natomiast rzeczywiście bez wsparcia pana prezydenta, władz miasta, stulecie klubu i ta najważniejsza impreza w ramach tych obchodów Mistrzostwa Polski w półmaratonie, te zapewne nie mogłyby się odbyć, dlatego gorąco dziękuję panu prezydentowi, władzom miasta za pomoc w tej organizacji i uświetnieniu stulecia naszego klubu. Dziękuję. Ja myślę, że część ulic będzie zamknięta i w związku z tym, że biegną zawodowcy i amatorzy, to o ile zawodowcy bardzo szybko wrócą na stadion, to my już będziemy kibicować. Rozumiem, że limit czasu jest 3 godziny, tak przynajmniej zawsze na półmaratonie jest, tak. Więc część ulic pewnie gdzieś tam do 14 albo przed 14 będzie zamknięta, jak to będzie wyglądało? Znaczy początek trasy będzie bardzo szybki, bo pierwsze 3 km wyjdziemy praktycznie już ze starówki, bo na 3 km jest na skrzyżowaniu ulic Chełmińska i Włodka. Później biegniemy długą, prostą Chełmińską w kierunku osiedla Rządz. Droga będzie sukcesywnie blokowana i zwalniana od razu po ostatnim biegaczu. Także pierwsze blokady będą na około kilkanaście minut. Najdłuższa blokada, bo to będzie osiedle Lotnisko i powrót ulicami Hallera-Fosza w kierunku centrum. Do 1,5 godziny należy spodziewać się utrudnień. Trzeba uważać na skrzyżowaniach z ulicami Bora Komorowskiego i Hallera. Tam będzie ruch przekierowany w kierunku osiedla Lotnisko. Warto omijać to rondo. Skrzyżowanie ulic Włodka, Fosza i Hallera również będzie niedostępne w 100%, ale ruch wahadłowy między Włodka a Dworcowa oczywiście będzie cały czas dostępny. Z Rapackiego, czyli cała komunikacja miejska dworcową Rapackiego będzie poruszała się normalnie, natomiast później ulicami w kierunku ulicy Piłsudskiego i skrzyżowania Sikorskiego ruchem wahadłowym będzie. Około 1,5 godziny trzeba liczyć, jeżeli chodzi o plac stycznia, między godzinami 12.30 a 14.00. Mogą być tam opóźnienia, mogą być tam częściowe blokady dróg, ale tak jak powiedziałem, służby dbają, żeby wahadłowo przepuszczać wszystkich kierowców, żeby ten ruch był płynny, no i żeby ci biegacze jak najmniej zajmowali tego czasu, jeżeli chodzi o ulicę Grudziądza.